Moja prababcia Eugenia, kiedy miała 12 lat, pracowała we dworze kunatów w Krasnogródzie razem ze swoją mamą i siostrą. Mama zajmowała się krowami i świniami, a starsza siostra Stasia pracowała jako pomocnica pokojówki. Eugenia pomagała wokół dworu. Często surowa pani kunatowa zaganiała ją do grabienia liści w ogromnym parku, w którym rosły kasztany i jesiony. Prababcia była chudziutka i słaba, więc było jej ciężko. Za to córka pani kunatowej, Gabriela, miała bardzo dobre serce. Ze swoich ubrań szyła sukienki dla mojej prababci. Prababcia mówiła, że były bardzo piękne i z takich mięciutkich materiałów.